Ja jeszcze bym prosił o takie trochę bardziej doprecyzowanie jeszcze w kontekście spraw polskich. Rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat obrony przeciwrakietowej, systemów, które no, ciągle Stany Zjednoczone pozostają jednak zdecydowanie przodującą potęgą militarną świata i no, mówiliśmy na przykład już wchodząc w szczegóły dotyczące Polski o zdolnościach do obrony przed potencjalnym atakiem rosyjskich rakiet Iskander, prawda, i o tych systemach amerykańskich. Jakby pan ocenił, jakbyś ocenił tutaj współpracę Polski w tym zakresie, prawda, w dostępie do nowoczesnych technologii, które służyły po obronie naszego kraju. Ja już uczyłem ten wątek właśnie związany z Polską, wydaje mi się, że tak powiem tytułem wstępu, że generalnie jakąś ofertą na stronę amerykańskiej, na stronę polskiej powinno być, o ile Amerykanie to rozpoznają jako swój interes, mam nadzieję, że tak, no byłoby jednak wzmocnienie zdolności bojowych w tym, no w naszym regionie, w sensie, że Polska jest kluczowa, no jest część osób, które to jakby zauważa, też jakby uważam, doceniam artykuł pana profesora Michty w National Interest, który właśnie zwraca uwagę na to, jaką rolę Polska może w regionie wnieść, ale to właśnie wymaga pewnej no, zgody na transfer technologii. Był taki niepokojący moment, gdy pierwsza reakcja administracji Obamy na te plany związane z tarczą antyrakietową, gdzie była dosyć reakcja dosyć chłodna. Wydaje się, że już teraz jest świadomość tego, że Polska musi zwiększyć te swoje zdolności i Amerykanie się zaczęli uaktywnili właśnie w tym, ale Raytheon, która tutaj aktywnie działa na polskim rynku. A jeśli chodzi o amerykańską obecność i o tarczę amerykańską, to ona, czy te rakiety SM-3, które będą zainstalowane, ich one to są rakiety, które byłyby w stanie wyzyskowane na terytorium Polski, ale wielkość tej wyrzutni, jakby zasób tych rakiet, no nie będzie stanowił przeciwwagi dla rosyjskich, dla wszystkich właśnie tak, rosyjskich możliwości. Chciałbym powiedzieć jedno słowo w kontekście tego, o czym powiedział pan doktor. Tu mi się jakby w szczególe nie zgodził tyle. Uważam, że ta poprzednia technologia była, ta proponowana przez George'a Busha, ona była, wydaje mi się, bardziej niedojrzała niż rakieta SM-3, ale miała jedną przewagę. Miała tą przewagę, że tej wyrzutni byłoby trudno, ją trudno byłoby zastąpić czymś innym. Rakiety SM-3 będzie łatwo zastąpić choćby wyrzutniami na okrętach, na krążownikach, więc zawsze będzie łatwiej stronie amerykańskiej wykazać się taką, powiedzmy, taką elastycznością, jak choćby w trakcie kryzysu Zatoce, znaczy w kryzysu kubańskiego, gdy rakiety Polaris w Turcji zastąpiono rakietami na okrętach, przez co jakby uczyniono symboliczny krok w stronę. Nie wiem, czy to twoje pytanie jakby... Okej, dobrze. To teraz poprosiłbym pana Waszczykowskiego o podsumowanie całej kwestii. Nie wszystkich wypowiedzi, nie tylko po prostu takie jakby spojrzenie o to już tylko z perspektywy naszej, prawda? Co to wszystko dla nas oznacza? No tak, ja oprócz wiceszefowania Komisji Spraw Zagranicznych jeszcze mam to szczęście być wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego polsko-amerykańskiego. Mieliśmy w ostatnich miesiącach kilka spotkań z naszym MSZ-em i z ambasadorem amerykańskim w Warszawie. Miałem też okazję w niedawnym grudniu być w Waszyngtonie na konferencji, która już cyklicznie zrobiona przez Dana Hamiltona, więc zapoznać się z sytuacją, jaka tam jest. Moim zdaniem tam panuje na kryzys polityczny. Mimo tego, że wybory się skończyły, to jest kilka objaw takiego kryzysu. No, niektóre są nawet takie, które podobne są do polskiej sytuacji. Już nie będę wymieniał nazwisk, ale przy okazji tej konferencji w Waszyngtonie niektórzy rozmawiali ze mną w kącie i szeptem, mówiąc, że Stany Zjednoczone są politycznie bardzo podzielone. To oznacza, to się przekłada na decyzję. Przed tygodniami żyliśmy sprawą klifu fiskalnego, prawda, który na chwilę został załagodzony, ale to będzie cyklicznie wracało. To bardzo ogranicza działania zagraniczne, szczególnie.
to sprawa Chucka Hagla, który dostał minimalną przewagę, prawda? Mieliśmy sytuację przed laty, gdzie na przykład Ramsfeld został zaakceptowany przez aklamację, bez wyborów, prawda? Inni również, bo tutaj jest duży problem. Są inne oznaki oczywiście tego kryzysu politycznego, ale to będzie wpływało na ograniczenia. Ja bym się zgodził ze wszystkimi tymi uwagami, które mówią, że i Kerry, i Hagel nie będą pierwszoplanowymi postaciami, że raczej pozostanie w Polsce Zewnętrznej Biały Dom, no, który ma swojego ministra spraw zagranicznych, to jest Joe Biden, który w poprzedniej kadencji miał olbrzymią swobodę funkcjonowania w świecie. Były powierzane mu specjalne misje, relacje. Przyjeżdżał więc do Polski, prawda, tłumaczył wycofanie się z tarczy i on, jeśli teraz jest forowany ewentualnie następcę Obamy na kolejnego kandydata demokratów w walce o Biały Dom, no to ta rola jego będzie utrzymana. Pani Clinton miała dość specjalną rolę, to się zgadzam, i Kerry takiej roli raczej nie będzie miał. Poza tym kryzysem politycznym, ograniczeniami finansowymi, no, wydaje mi się, że dyplomacja amerykańska, tu już padło takie określenie, nie ma pewnej koncepcji, będzie reagowała, będzie reagowała na eventy, na wydarzenia. Nie widzę w tej chwili żadnego planu, aby Ameryka prowadziła jakąś samodzielną grę w kierunku zmiany świata, w kierunku zmiany jakiejś kompozycji świata. To będą reakcje. No i teraz lista, na co będzie musiała reagować i gdzie będzie gasił pożary Kerry, jest olbrzymia. No, zacznijmy od przyrządu Bliskiego Wschodu. Za chwilę trzeba będzie wymyślać sytuację, co w Syrii zrobić po Basharze al-Assadzie. Kto tą władzę tam przejmie i jak zachowa się Syria, jak będzie wyglądała sytuacja w samej Syrii. Jak będzie oddziaływała zmiana władzy w Syrii na region, szczególnie na Liban, co z Hezbollahem, co z reakcją potem nowego państwa syryjskiego na Izrael. Następnie Iran sam w sobie jest problemem, ale również w kontekście zmiany władz w Syrii, jak zachowały się Stany Zjednoczone. Dalej niezakończone rewolucje arabskie, czyli głównie wskazywać tutaj na Egipt i przyszłość. Czyli John Kerry ma co robić, nie wymyślać nowej koncepcji, tylko będzie podobnie jeździł teraz i gasił pożary, będzie musiał oferować jakąś amerykańską, bądź to pomoc, bądź współpracę, bądź mediację. No, dalsze obszary również mówią o tym. Chiny, rysujący się konflikt chińsko-japoński, Korea Północna, która ewidentnie jest w tej chwili, ja się nie zgadzam z tym, że się urywa Chiny, jest sterowana przez Chiny, jest odpowiedzią, to co robi Korea Północna, jestem absolutnie przekonany, w uzgodnieniu z Chinami, jest to odpowiedź na amerykański pivot. No, Amerykanie zwiększyli od jakiś czas temu zainteresowanie Dalekim Wschodem, wysłali tam wojska, podpisali porozumienia wzmacniające, ktoś musi na to odpowiedzieć. No, i jest zagończyk, który nie z Korea Północna i odpowiada. Nie czujcie się tu panami sytuacji, bo jest odpowiedź. Wojna z terroryzmem, która przenosi się do Afryki, Mali. Amerykanie wracają do Afryki. No i w dalszym ciągu kwestia afgańska i pakistańska pozostaje bez odpowiedzi. Więc to wszystko jest, to jest lista, tak zwana to-do list dla Obamy, dla Kerry'ego. Hagel, nie jestem takim optymistą, aby jednak dbał o Polskę przy tych ograniczeniach wojskowych. Będzie raczej dbał o to, żeby nie ucinać mu więcej z budżetu i żeby bronić programów zbrojeniowych czy czegokolwiek w tym budżecie dla wojska. I będzie bardzo ograniczona jego możliwość oddziaływania na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Teraz co to znaczy wszystko dla Polski? No, generalnie im bardziej Stany Zjednoczone będą zaprzątnięte, ich uwaga będzie zaprzątnięta kryzysami, nawet otwartymi wojnami, no tym mniej będą musieli mogli poświęcać czasu i uwagi naszemu regionowi. Tym bardziej, że od lat w Stanach panuje przekonanie, że Europa Środkowo-Wschodnia to jest done deal. To jest sprawa zamknięta, transformacja się udała, państwa są zdemokratyzowane, nie ma sensu tutaj poświęcać więcej uwagi. To raczej my powinniśmy wspierać teraz już politykę amerykańską, na przykład w koncepcjach demokratyzacji świata i oczekiwanie jest większe, że to my będziemy aktywniejsi w jakichś regionach, a nie oni będą nam poświęcać czas. Tu już wspomniałem, więc poza tym obszarem demokratyzacji świata, gdzie Amerykanie liczą
na naszą aktywność, pomoc. No, drugim obszarem to jest ekonomia, to jest między innymi gaz łupkowy. Ale aktywniejsze zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych wymaga również polskiej reakcji, szczególnie wyprostowania kwestii prawnych, co dalej po znalezieniu gazu, czy firmy, które dzisiaj go poszukują, będą mogły też wydobywać, na jakich warunkach prawnych, na jakich warunkach finansowych. Te sprawy są nieustalone i Amerykanie od miesięcy podnoszą to w sposób dość, twierdzą, że to irytuje ich. Nie będą, twierdzą, najcięższe warunki, ale będą jasne, będą określone, wyrażone. Wtedy będziemy mogli się określić, czy nas to interesuje, czy nie. Dzisiaj okazuje się, że niektóre firmy już z Polski wyszły. No i wspominam na końcu, ale to jest najważniejszy ciągle obszar współpracy polsko-amerykańskiej. To jest kwestia bezpieczeństwa i międzynarodowego w regionie, i NATO, i poza NATO. I mamy pewien mały sukces, to jest ta współpraca Air Detachment, czyli F-16C-130. Jest to niewielki postęp, ale no mimo wszystko ważny, uważam. To jest na niewielką skalę, symboliczną co prawda, i tam jest problem jeszcze polegający na tym, że te wspólne ćwiczenia nie dotyczą misji bojowych, nie dotyczą misji bojowych w obronie Polski. To są po prostu ćwiczenia w sztuce latania, prawda? W związku z tym przyjmujemy to z otwartymi ramionami, ale to jest ciągle absolutnie za mało w stosunku do naszych oczekiwań, tego co byśmy chcieli. Ostatnia sprawa, tarcza antyrakietowa, trochę inaczej to postrzegam. Otóż ja od początku, kiedy 17 września 2009 roku Amerykanie powiedzieli, że zmieniają plan, powiedziałem, Obama powiedział nam jednoznacznie i Rosjanom, za moich dwóch kadencji tarczy w Polsce nie będzie. Bo jeśli zapowiedział, że zbuduje bazę wędzikowej w 2018 roku, na listopadzie 2016 roku będą wybory, które przejmie nowa administracja, i w styczniu 2017 roku Obama już nie będzie rządził. Więc kto zrealizuje jego obietnicę w 2018, to jest pytanie bez odpowiedzi. Następnie na pewno na okrętach, na okrętach Aegis jest świetna technologia SM-3, ale ona jest na razie jeszcze ciągle na okrętach. Żadna z tych rakiet nie została zdjęta z tego okrętu, nie została przetestowana, nie wykonano do niej żadnej napety, czy to ruchowe, czy to stałej silosu, więc trudno powiedzieć, czy to będzie działało poza okrętem. Prawdopodobnie nie będzie działało, ale ten proces nie został jeszcze rozpoczęty. Czyli te SM-3, które miały być zdjęte z okrętu, ustalowane w Rumunii w 2015 roku, jeszcze nie funkcjonują z lawet na ziemi. Zobaczymy za chwilę w marcu, czy uruchomiono jakieś fundusze, aby ten proces rozpoczął. A rakiety, które mają być zainstalowane w Polsce, to nie będą te okrętowe rakiety SM-3, tylko kolejna generacja SM-3 z jakimś tam dodatkiem. Poza tym jeszcze chciałem uzupełnić, iż z ostatniej chociażby dyskusji w naszym Sejmie i wyjaśnień generała Kozieja okazuje się, że plan dotyczący wędzikowej jest rozbity na dwa etapy. W pierwszym etapie miało być do 2018 rakiety SM-3 średniego zasięgu, tak modyfikowana wersja okrętowa, które miałyby stać się, ta część bazy miałaby stać się elementem natowskiego planu antyrakietowego. I to jest bardzo przyjmowane z nadzieją przez stronę polską. Natomiast druga część bazy wędzikowa miałaby być zaopatrzona w rakiety balistyczne dalekiego zasięgu, i ta część przeznaczona jest do realizacji na 2021-2022. I te rakiety dalekiego zasięgu miałyby bronić terytorium tylko Stanów Zjednoczonych przeciwko rakietom dalekiego zasięgu wystrzeliwanym np. z Bliskiego Wschodu. To jest problem, dlatego że strona polska, wynikało z wypowiedzi generała Kozieja, jak i wiceministra obrony, bardziej przykłada się do realizacji tego pierwszego etapu, zakładając, że on będzie bronił, że to ma być element natowski, który został zatestowany, potwierdzony jeszcze raz na ostatnim szczycie w Chicago. No i z polskiego punktu widzenia bardziej korzystny, bo bronić ma naszego terytorium. Tylko pytanie jest, czy on powstanie, a jeśli powstanie, czy Amerykanie go będą bronić, prawda? Bo to jest system, który nie będzie bronił bezpośrednio Ameryki, czyli wtedy takiej bazy w Polsce Amerykanie będą bronić.
Wiadomo, broniliby na pewno rakiet, które miałyby bronić swój terytorium, swojego terytorium, czyli buszowska wersja, prawda? Które akurat nie broniły Polski, to jest paradoks. No te rakiety ale w buszowskiej wersji porozumienie w sprawie tarczy zakładało obronę tej bazy i obronę znacznego kawałka terytorium polskiego, ponieważ ta baza byłaby istotnym elementem obrony Stanów Zjednoczonych, czy musiała być broniona. W wyniku redukcji budżetów, no dzisiaj już mamy przecieki, niektóre są tajne, ale niektóre są oficjalne. Na przykład GAO opublikowało raport kilka tygodni temu na podstawie badań Departamentu Obrony. Kilka miesięcy temu Atlantic Council publicznie pisał na ten temat, że cała ta koncepcja, łącznie z nie tylko bazy polskie, ale również rumuńskie, nie powinna być realizowana, powinno się wycofać tarczą rakietową gdzieś na obszar Morza Północnego, a te elementy, które miały bronić terytorium Stanów Zjednoczonych, po prostu lokować bezpośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jaka motywacja? Oprócz możliwości finansowych, no nie irytowanie Rosji. Czyli wracamy do tego sławnego szeptu Obamy z Seulu z marca ubiegłego roku, gdzie mówił: bądźcie bardziej cierpliwi, będę elastyczny po wyborach. Dziękuję.